Dziś robimy banalnie prosty pracek z rabarbarem. W oryginalnym przepisie jest sam rabarbar, ale jeżeli macie ochotę na jabłka czy jakieś inne jagódki, również możecie tam je powsadzać. Proszę Was nie traktować przepisy zbyt dosłownie, ten przepis jest wegański. Natomiast jeżeli nie macie mleka sojowego, czy ja tutaj użyłam owsianego, może być migdałowe, może być zwykłe mleko albo nawet woda. Taki sam placek zrobiłam kilka dni temu z użyciem wody i również był pyszny. Następna rzecz, potrzebny jest cukier wanilowy, którego na przykład nie miałam, więc posypałam ciasto cynamonem, żeby było aromatyczne. Kombinujcie, twórzcie coś własnego, bo najlepsi kucharze i najwspanialsze dzieła powstawały właśnie wtedy, gdy kucharz coś pomylił albo zastąpił jeden składnik innym. Także odwagi i do dzieła. Potrzebne będą dwie szklaneczki mąki, którą w ideale można przesiać. Jeżeli nie macie na to czasu ani ochoty, to wsypujecie mąkę taka, jaka jest. To przesiewanie mąki szczególnie ważne jest przy lekkich ciastach typu biszkop, by było one bardziej puchate. Natomiast tutaj ten proces można ominąć. Wsypujemy wszystkie składniki. Cukier, jeżeli ktoś ma cukier waniliowy, proszek do pieczenia, olej kokosowy, który roztapiacie. Możecie użyć jakiegoś innego oleju albo masła prawdopodobnie, jeżeli jadacie masło. Wychodzi nam taka fajna, gładka masa, która się nie przylepia do miski. Rozprowadzacie ją równomiernie w naczyniu, w którym będziecie piec. Powinno wyjść coś takiego. I bierzemy się za rabarbar. Należy go obrać. Za pomocą noża ściągacie takie cieniutkie, różowawe paseczki. Bardzo łatwo to idzie. I kroicie. W ideale albo w niektórych przepisach zaleca się, żeby taki rabarbar troszeczkę przydusić, przygotować z odrobiną wody i cukru. Możecie ten proces pominąć, bo i tak on się rozgotuje, jeżeli pokroicie go na takie mniej więcej cieniutkie plasterki jak ja. Wciskacie kawałeczki rabarbaru do ciasta. I jak widzicie na zdjęciu, ja również włożyłam tutaj jabłuszka. Lubię cynamon, więc posypałam ciasto cynamonem, troszeczkę przesadziłam, co poskutkowało tym, że po upieczeniu placek wyglądał dosyć mocno tak zbrązowiały. Niemniej jednak smakował i pachniał pysznie, zniknął dość szybko, a ja Wam życzę smacznego i do zobaczenia w następnym odcinku.